Bakterie w szalce Petriego rozmnażają się przez podział w dużym tempie. Zależność między czasem t, wyrażonym w minutach, a liczbą bakterii B od t w szalce Petriego opisuje następująca funkcja. B od t równa się 10 razy 2 do potęgi t przez 12. Ile bakterii będzie w szalce Petriego po 120 minutach? Jeśli będzie to konieczne, odpowiedź zaokrągli do najbliższej setnej. No dobra, to, o co nas tutaj pytają, to jest w zasadzie, Ile będzie równa wartość funkcji b dla czasu równego 120, czyli ile to będzie b od 120? No to wstawiamy po prostu za te 120, czyli to będzie 10 razy 2 do potęgi 120 przez 12, czyli to jest 10 razy 2. 120 przez 12 to jest 10. Czyli to będzie 10 razy 2 do 10 to jest 1024, jak każdy pewnie wie. Jak ktoś nie wie, to może szybko to obliczyć, dlatego że 2 do 5 to łatwo obliczyć w pamięci, że to jest 32. Na 2 do 10 to jest 2 do 5 razy 2 do 5, czyli możemy 32 przez 32 pomnożyć pod kreskę. 2 razy 2 to jest 4, 2 razy 3 to 6, 3 razy 2 to jest 6, 3 razy 3 to jest 9. Dodajemy, tu mamy 4. Tutaj mamy 2, tutaj jedyneczka nam zostaje i 10, 1024. No i teraz wystarczy pomnożyć 10 razy 1024, to będzie 10240. No i to, to jest ta odpowiedź, którą tu musimy wpisać. 10240 bakterii.